Dzieciak kontra kot. Fort na drzewie. Cudeńko. Złap kłębek, panie kocie. Złap kłębek. Złap kłębek, panie kocie, złap kłębek. Mili, złap sobie ten kłębek gdzieś indziej. Byliśmy tu pierwsi. Możemy się bawić, gdzie tylko chcemy. No już, panie kocie, przynieś kłębek. Brawo, panie kocie. Pokazałeś temu kłębkowi włóczki, kto tu rządzi. Berton Burger zaraz strzeli bramkę. Zejdźcie z drogi. Nie przeszkadzaj, to trzecia tercja, mamy remis, a ja strzelam bramkę. Ale ty nawet nie masz kasku, kup. Ała! Hej! Myślisz, że istnieje planeta, na której nie ma ani sióstr, ani kotów? Jeśli istnieje, odlatuję na nią pierwszym wahadłowcem. Ptaki mają fajnie. Mogą sobie polecieć, gdzie chcą. Nikt ich nie złapie. Oprócz nietoperzy. Nietoperzy? I bardzo wysokich robotów. Hej, już wiem! Powinniśmy zbudować fort na drzewie! Ała! Mili! Pan kot i ja polujemy na motylki. A! Prawie złapałeś. Następnym razem się uda. A co do fortu, nie ma na co czekać, Denis. To będzie najlepszy na świecie domek na drzewie. To nie będzie zwykły domek na drzewie. To będzie zamek na drzewie. Ja też chcę rysować. Spływaj, Mili, pracujemy. Kup, jak ty się zwracasz do swojej... Hej, czy to będzie domek na drzewie? Tak, prawda, że świetny? Będzie mieć salon gier, rurę do zjeżdżania i lądowisko. A to co? Tutaj będziemy urządzać podwieczorki. U nas nie będzie takich głupot jak podwieczorki. Poza tym w tym miejscu będziemy grać w kręgle. Może wam pomóc? Twój staruszek też kiedyś wybudował sobie domek na drzewie. Wybacz, ale Denis i ja zbudujemy go sami. Żadnych sióstr, ojców, a przede wszystkim żadnych kotów. A kogo obchodzi ta wasza głupia szopa na drzewie? Idziemy, panie kocie, pobawmy się w szpital. Idziemy, Denis. Musimy znaleźć jakieś deski. Może rozwalimy płot? I tak trzymać. Hej, chłopcy! Nie! Tylko nie mój płot! Co? Denis, co ty wyprawiasz? Co? Mamy to w planach. Widzisz? Mili! Ale moja lala Betty chce się już wprowadzić. Uwaga! Oto 20 metrów cudu budownictwa i najnowszej technologii. Kto ostatni, ten jest śmierdzącą skarpetą. Ha! Piękne dzieło, chłopcy! Gratulacje! A gdzie jest lądowisko? I rura do zjeżdżania? I pokój do jedzenia słodyczy? To będzie dopiero w drugim etapie inwestycji! No, a w takim razie co z kręglami? Chwaliliście się, że będziecie mieć kręgle. Przygotuj się na zaskoczenie! Pięknie! Ja chcę!
Nie ma mowy, Mili. Tutaj siostry i koty mają wstęp wzbroniony. No co ty, Kup? Oprowadź swoją siostrę po waszym domku. Dobra, byle szybko. I niczego nie ruszaj, bo możesz uruchomić pułapkę. To wszystko, Mili. Koniec zwiedzania. Na razie, żegnam. Idziemy, panie kocie. Nie potrzebujemy tego głupiego fortu. Czytam ten sam komiks po raz szósty, a on zawsze kończy się tak samo. Denis, zapominasz o jednym. Czytasz ten komiks po raz szósty, ale we własnym forcie na drzewie. Faktycznie, o tym nie pomyślałem. Nigdzie go nie widać. Gdzie on jest? Co za złośliwy potwór mógł sfingować przyjazd sprzedawcy lodów! Pan kot! Kot na drzewie! Nie! Odzyskamy nasz fort na drzewie, nawet jeśli musielibyśmy go zrównać z ziemią! Widzisz go? Jest! Tam siedzi ten różowy szczur. To nie jest dobry pomysł, Kup. Nasz fort ma mnóstwo zabezpieczeń. Ale ten kocur nie ma o nich pojęcia. Poza tym dopadniemy go z zaskoczenia. Atak śmierdzących bomb! Sierściuk wiedział o naszej pracy przeciwlotniczej. Przechwycił plany. Jak ten kocur śmiał spiskować przeciwko nam? No, gdzie się podział ten włącznik? Uwaga! Piłeczki zneutralizowane. Tak. Wyrzutnia! Turlaj się! A tutaj zasadzka bomb wodnych. Przeczołgamy się pod nią? Po co się czołgać, gdy można przeskoczyć? Fakt. To już Sylwester? Nasze? Nasze? Komiksy! Obliczeń mamy niecałą minutę, zanim się tutaj zjawi. W takim razie... atakuj! Łączysz się z innymi złymi kotami. Nie pozwolę na to! Widzisz, Tatku, Kup nie chce. Panie kocie!
kocie, gdzieś ty się tak opalił? Muszę cię teraz wykąpać i szybko nasmarować kremem z dużym filtrem. Tato, pan kotek zrobił urządzenie do komunikacji z obcymi. Moja blacha do wypieków. Szukałem jej dzisiaj w całej kuchni. Dzięki niej pan kot łączył się z innymi złymi kotami, a one dały. Kup, lepiej wymyśl sobie jakąś lepszą historyjkę. Zamiast kraść moją blachę, wystarczyło poprosić. Tatuś mówi, że od teraz będziemy się bawić w domku na zmianę. Jak chcecie, możecie przyjść do nas na podwieczorek. Zbudujemy następny fort. Będzie większy i lepszy od tego, w jakimś sekretnym miejscu. Zaczynamy po przerwie na deser. Czas na lody! Ciasteczkowy szał. Ciasteczka harcerek! Ciasteczka harcerek? Ciasteczka harcerek? To przecież najlepsze ciasteczka na całym świecie! Nikt nie może im się oprzeć. Smacznego, kocie! Phoebe! Cześć, Kup! Ile pudełek ciasteczek chcesz u mnie zamówić? Pyszne ciasteczka harcerek! Musisz najpierw zapłacić? Masz tupet, kradnąc mi zamówienia w moim domu. Zapomnij o tym, paniusiu. To się okaże. Zapominasz o najważniejszej zasadzie harcerek. Wykorzystaj każdą okazję, dzięki której to ja zdobędę tytuł najlepszej sprzedawczyni, a ty będziesz mogła się wypchać. Ej, nie zadzieraj z moją dostawczynią ciasteczek. Szczególnie, że ona obiecała mi 3 ciasteczka w cenie jednego. Prawda? Co? Przypomnij mi, Phoebe, jakie nadzieje mają twoje ciasteczka harcerek? Wiesz, mamy na... Dobra, stoi! Bomba! Wybacz, Phoebe, Mili jest lepszą sprzedawczynią niż ty. I właśnie dlatego to ja wygram w tym roku. A może chcesz się o to założyć? No pewnie, że tak. A co mi dasz, gdy wygram? Jeśli wygrasz, oddam ci moją tiarę księżniczki Bootsville. A jeśli ty wygrasz? Wtedy spędzę całe popołudnie sam na sam z Kupem. Nigdy! Bierz go na tydzień i zakład stoi. Hej, nie dam się wrobić w twoje głupie zakłady. Dam ci 3 ciastka w cenie jednego. Stoi. Tak, Kup się zgodził. Już się nie mogę doczekać naszej wspaniałej randki, Kup. Ale ja... O, rety. Nie martw się, dzięki mojej urodzie zaleje nas rzeka zamówień. Jasne. Tato, muszę pomóc Mili wygrać konkurs na najlepszą sprzedawczynię. O, no to życzę ci powodzenia, Kup. Za wygraną mam darmowe ciasteczka. Musimy przykuć uwagę klientów. Ale czym? Chyba właśnie znalazłem ochotnika, który zechce się przebrać. Ale ja wcale nie mówiłem o sobie. O, wyglądasz tak słodko. Tak, słodko jak zwycięstwo. W końcu mam w tym swój cel. Ciasteczka. Nie mówiłam o tobie, Łosiu. Spójrz. Chodźmy sprzedać ciasteczko. Idziemy, panie kocie. Będziemy sprzedawać ciasteczka. Stara pani Manson. Ona jest kryptonem dla kapitana Ciastka. Nie bądź głupi. Pani Manson zawsze kupuje ode mnie ciasteczka. Kto tak wcześnie zakłóca mi spokój? O, dzień dobry, Mili. Pani Manson zamówi pani potrójną paczkę ciasteczek harcerek? Przykro mi, Mili. Odkładam pieniądze na obroże przeciw pchłom dla Barkoła i tę starą ma już 6 rok. Ale proszę spojrzeć na ten słodki kostium. Ach, nie Kupa, pana kota. O, jaki on słodki. Dopisz mnie do listy. Obroża dla Barkoła musi poczekać. I kto powiedział, że to trudne? Ciasteczko harcerek! Z bankrutami nie rozmawiam. Cześć, Kup. Lorn? Harley? Co wy robicie? Kręcimy największy wybryk natury. Wielkie smakowite ciacho z nadzieniem z frajera. Aha. Będzie w nowej edycji kolekcjonerskich kart z kopniętym Kupem. Pokaż mi to. Pogromca kotów zombie. Mam go. Bejsbolista Parta. Mam go. Pan postrach kotów. Nie mam. Dają je do mojej ulubionej gumy. Cześć, Kup! Wszyscy wiedzą, że ten dom jest na moim...
moim terytorium. Akurat. Nie zapominaj, kto pierwszy, ten lepszy. I tak jestem lada świetlna przed tobą w ilości zamówień. Wygram nasz zakład i spędzę urocze popołudnie z kupem. Dosyć tego! Odwołuję ten zakład i mam swoją godność! Mieli! Nie! Nie płacz, dziewczynko! Zamówię u ciebie pudełko ciasteczek! Dziękuję! Mieli, to był najlepszy chwyt na świecie! Litość! Wygramy z Phoebe! Zakład jest aktualny! Sprzedawczyni, tato. W końcu ta cała Phoebe będzie się mogła wypchać. Jak widzicie, warto działać razem. Razem? Akurat! Te ciasteczka są strasznie ciężkie. Proszę, tatku, pudełko dla ciebie. Dziękuję, skarbie. Teraz możesz puścić. Nie mogę. One są takie pyszne. Mało brakowało. Nawet ciasteczkowe harcerki nie mogą się oprzeć smakowi tych ciasteczek. Tato, mogę dostać jedno. One są tak nieziemsko pyszne. Kup, dobrze wiesz, że na jednym nie skończysz. Tak jak każdy. Otworzę to pudełko jutro, gdy pomożesz Mili dostarczyć wszystkie zamówienia. To będzie nagroda za dobrze wykonane zadanie. Kup! Zjadłeś wszystkie ciasteczka z zamówień Mili? To jego wina! Pan kot je zjadł! Okruszki na twojej twarzy mówią coś innego. Okruszki? Nie zjadłem żadnego ciastka! Te okruszki są niewyobrażalnie dobre. Cofam ci kieszonkowe, aż spłacisz wartość zjedzonych ciastek. Ale nie spłacę tego do emerytury! Chyba, że zaproponujesz mi teraz podwyżkę? Utrata tych ciasteczek to nie jest powód do żartów, synu. Masz szlaban aż do odwołania. Teraz, gdy nie mam żadnych ciasteczek, nie mam szans na tytuł najlepszej sprzedawczyni. A Phoebe długo mi o tym nie pozwoli zapomnieć. Już dobrze, skarbie. Zawsze możemy się stąd wyprowadzić. Muszę odzyskać swoje kieszonkowe. Sorbet do lodowego rożka, spotkanie w lodowce. Co to za akcja, kup? Wyruszamy na łowienie kotów. Kocur Mili wyjadł wszystkie ciasteczka i mnie w to wrobił. Kot sabotuje Mili? Dlaczego? By mi dokopać. Jeśli Mili przegra zakład, będę musiał pójść na randkę z Phoebe. Ten kot to najprawdziwszy potwór. Trzeba zostawić pułapkę i przyłapać go na wyjadanie ciasteczek. Ale przecież wszystkie zjadł. Czyżby? Tak, mam przynętę. Teraz trzeba czekać i starać się nie zjeść tych ciasteczek. Schowam ostatnie pudełko ciasteczek tak, że pan kot nigdy nie znajdzie go. Mam wielką nadzieję, że pan kot nie wie, gdzie ono jest, bo będzie znowu na mnie. Lodowy rożku, jak sytuacja? Lodowy rożek na pozycji. Widoczność dobra, cel poza zasięgiem. Nadal nic się nie dzieje. Nigdy więcej się tak nie zakradaj. Bierz ciacha, Kiciu. Usłyszał nas? Sprawdzę. Nie ma go. Świetnie, wszystko zepsułeś, Denis. Ja? To przecież ty powiedziałeś. Co się tutaj dzieje? Mili, to ty zjadłaś ciasteczka? Nie mogłam się powstrzymać. One są takie pyszne. To nie ja, to nie ja. I chociaż raz to nie byłeś ty, ale najważniejsze, że to nie ja. Przepraszam cię, kup. Myliłem się, oskarżając ciebie. Za to ty, Mili, srodze mnie zawiodłaś. Witam w klubie, tato. Za karę posiedzisz dzisiaj całą godzinę w swoim pokoju. To wszystko? To ma być kara za ciastka? Ona jest jeszcze mała, a poza tym ciasteczka są bardzo dobre. Ale przeprosi cię za to, że chciała cię w to wrobić. Fajnie. Mili,
będzie. Przeprosiła! Super! Dowiedziałam się, że Mili sprzedała więcej ciasteczek. Przyszłam jej oddać moją tiarę małej księżniczki Butzwil. Dzięki, na razie. Phoebe! Czekaj. Zjadłaś wszystkie swoje ciasteczka? Ale tatuś za nie zapłaci. O, kur... Najwyższy czas na naszą randkę. Przykro mi, Phoebe, ale kup ma szlaban aż do odwołania. No, jasne. Tak, zachowałem się bardzo, bardzo brzydko. O, w takim razie ja i moja kicia pobawimy się z Mili i jej panem kotem. Czesanie kotków! Pożyczysz mi tiarę? Tylko nie przeginaj. Zachowałem dodatkowe pudełko. Ktoś chce ciacho? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Anna Hajduch. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Brygida Turowska, Monika Pikuła, Beata Wyrąbkiewicz, Mieczysław Morański, Joanna Pach i inni.